Sejm zebrał się dziś na pilnym posiedzeniu, by przyjąć przepisy o dopłatach do opałów oraz by ustalić średnią cenę ciepła. Kryzys energetyczny wywołuje sporo emocji. Dla opozycji to polityczne paliwo. Nie ma polskiego węgla dla tych piekarni. Gminne spółdzielnie, zakłady rzemieślnicze, drobne zakłady rodzinne nie mają czym opalać, żeby wypiekać chleb. Polska Grupa Górnicza obiecała, że zrobi specjalne aukcje dla tych podmiotów. Panie premierze, nie ma się z kim tam w ogóle kontaktować. Mówił poseł Paweł Bejda z Koalicji Obywatelskiej. Odpowiedzią rządu jest ustawa o dopłatach do opałów. Opozycji to jednak wciąż nie przekonuje. Ta ustawa pokazuje jednak wielką bezradność ze strony polskiego rządu. Pokazuje wielki chaos, do którego państwo niestety doprowadziliście. Na zarzuty opozycji odpowiadał poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to kolejna ustawa, która ma za zadanie wesprzeć polskie rodziny, polską gospodarkę w sytuacji inflacji i znacznego wzrostu cen nośników paliw wywołanych wojną energetyczną w wyniku wojny, jaką prowadzi Putin najpierw z Ukrainą, a tak naprawdę prowadzi tą wojnę z wolnym, demokratycznym światem. O szczegółach wsparcia mówiła dziś w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ustawa zakłada, że 3000 zł będzie można dostać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy. 1000 zł otrzymają ci, którzy palą drewnem, 500 zł LPG, a 2000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Dla tych, którzy korzystają z ciepła sieciowego, będą ustalone średnie ceny plus rekompensata od 103 do 150 zł netto za gigajoule. To wszystko automatycznie zaraz po wejściu w ustawy, co oznacza, że bezpośrednio po zakończeniu obrad Senatu i podpisaniu przez pana prezydenta mieszkańcy będą mogli otrzymać ten dodatek, a ciepłownie będą występowały o rekompensaty. Jednocześnie wraz z wejściem w życie ustawy ciepłownie są zobowiązane, żeby przenieść tą rekompensatę na odbiorców.